Prawo i Sprawiedliwość, mając większość w Sejmie, powołało prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i uważano w tamtej partii, że prezes Banaś będzie też służył interesom tej partii. I nagle się okazało, że prezes Banaś bardzo rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków prezesa NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje finanse przede wszystkim i sposób wydawania finansów państwa. Czyli innymi słowy, kontroluje to, jak pieniądze każdego obywatela, który płaci podatki, są przez rządzących wydawane. To jest istota Najwyższej Izby Kontroli. I jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z naciskami wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy prób sparaliżowania dochodzi prac Najwyższej Izby Kontroli przy kontrolach poszczególnych, to obywatel nie może czuć się bezpiecznie. Rzeczą, którą znamy jedynie z półświatka, jest atakowanie rodziny, nękanie dzieci, zatrzymywanie dzieci, czy zmuszanie, bo to o tym też dzisiaj słyszeliśmy, skłanianie ludzi do fałszywych zeznań i do obciążania pana prezesa Banasia. To się dzieje w państwach no, niepraworządnych, tak eufemistycznie powiem, no bo takie rzeczy się dzieją w mafii, a nie w normalnym państwie.